mówi Falka, witam na kanale Woman in Corset. Tak, wiem, dawno mnie nie było, ale mam dla Was coś specjalnego. Otóż od dawna chciałam zrobić ten film, tylko wiecie, jak to jest z urządzaniem mieszkania. Nigdy nie jest tak zupełnie skończone. I tak czekałam i stwierdziłam, to jest ten czas, żeby wreszcie Wam pokazać moje mieszkanie. Także jeszcze nie jest wszystko tak idealnie, jakbym chciała, ale no to będzie trwało kolejne lata pewnie, jak będę je robić. Więc tam stopniowo będę Wam pokazywać te dalsze dekoracje, które przychodzą, ale wydaje mi się, że doszłam do takiego etapu, w którym chcę Wam pokazać moje mieszkanie. Także pierwsze pomieszczenie to jest przedpokój. Jak słyszeliście, mamy nawet dedykowany dzwonek do drzwi. I dzisiaj pokażę Wam tak pobieżnie room tour, nie room tour, flat tour w sumie. A jeśli będziecie ciekawi dokładnie, jak proces urządzania przechodził, jakie mieliśmy przygody, a było ich całkiem sporo, w trakcie remontu, to dokładniejsze filmy z omówieniem wszystkiego będziecie mogli zobaczyć na moim drugim kanale The Gothic Family. A teraz zaczynamy. Jesteśmy w przedpokoju. Przedpokój jest w sumie bardzo, bardzo nasz. Wszyscy kurierzy, jak przychodzą z jakimiś paczkami, to robią... Mamy tutaj szafę, która jest kombinacją robioną przez nas, zaprojektowaną przez nas i robioną na wymiar. Udało nam się znaleźć bardzo fajne tapety. Jakie znaleźliśmy, to powiem Wam na drugim kanale. A Mati właśnie się potknął na pierwszą kuwetę. Tutaj mamy kolejne pomieszczenia, które większość Wam zaraz pokażę. Komutka z dedykowanymi, znalezionymi w TK Maxie uchwytami, które udało mi się znaleźć, dziwo, w dwóch różnych latach. Lampa, którą sama przerabiałam, tutaj na górę możesz podjechać, też mamy żyrandol. Również przez nas przerabiany, ze starego żyrandola. Jak się wyłączy żyrandol, to włącza się telelinia z zaświatami. A gwoździem programu jest szafka na buty, którą zrobił mi Amadeusz. Jest na niej trochę bałagan, ale generalnie jest cudowna i ją uwielbiam. No i mamy oczywiście jeszcze koci mebel, kuwetę standardowa. Jak się ma koty, to się to ma. Możesz się obrócić teraz o 360. I teraz lądujemy w naszym salonie oraz kuchni, który był pierwszym pomieszczeniem robionym, więc jeszcze nie wszystko. Jest takie bardzo, bardzo mroczne. Pewnie jakbyśmy robili ją później, a nie jako pierwszą, to pewnie byśmy bardziej pojechali po bandzie. Ale tutaj mamy na przykład naszą kolekcję czaszek i kałasującego kota. Do naszej kolekcji czaszek należą czaszki zarówno kupione, jak i znalezione. Od jakiegoś czasu staramy się już tylko znajdować albo kupować wegańskie, ale na początku jeszcze nie stosowaliśmy się takich etycznych zaleceń, więc jeśli tutaj trigger warning na wegan. Tam mamy łopatę, kawałek rogu łosia oraz Mariana. Marian jest jeleniem. Regały w ogóle robiliśmy również sami, również na wymiar. Fotele, które znacie z miliona nagrań, więc tak prezentują się w całości. Stolik, jak już jesteśmy przy fotelach. Na stoliku są czaszki, to są samce sarny. I do kompletu, do stolika jest również żyrandol. Mamy dalej ksymenę. Ksymena stoi na naszym barku. Nad ksymeną mamy tkaninę artystyczną. Autorstwa mamy Amadeusza, ponieważ lubimy również sztukę nie tylko horrorową, ale taką troszeczkę ambitniejszą. Tam mamy również jeszcze Briana, Andrzeja i trochę innych różnych przypadkowych kości. Po Roże na przykład nie jest kupione, tylko odziedziczone w spadku. Mamy również skorpiona, którego zgarnęliśmy z garażówki, o dziwo, na wymowie. Także a tam jest nasze zdjęcie ślubne. Tak, to jest nasze zdjęcie ślubne. Generalnie wyszukujemy w różnych możliwych, bardzo przypadkowych miejscach różne fajne przedmioty. Tutaj mamy jeszcze pianino, tylko nie pasuje, więc jest przykryte. Dalej mamy naszą wspaniałą lodówkę, która była najlepszym zakupem ever. Kocham ją, tylko nienawidzę jej czyścić, bo to lustrzana powierzchnia jest dramatyczna. Szafa, którą robiliśmy sami,
szafki kuchenne, które są, można powiedzieć, że w większości z recyklingu, ale były samodzielnie oklejane, przerabiane, malowane. Ja je sama malowałam, strasznie klełam. Nie polecam farb do szafy kuchennych. Postanowiliśmy również dodać taki fajny dekor, który zmieniliśmy kolory, żeby pasował do kafelków i okleiliśmy właśnie, żeby było tak fajnie. I co dziwo, wszyscy nas pytają, czy sami to malowaliśmy. To jest bardzo zabawne pytanie. Do tego stopnia szukaliśmy różnych ciekawych rzeczy, że ja nawet wyszukiwałam 2 dni, żebyśmy mieli takie fajne rączki. Bo wcale nie jest łatwo kupić jakieś fajne rączki do szafy w rozsądnej cenie. Jak widzicie, kuchenka, zlew, wszystko jest czarne. I teraz zostań tu, gdzie jesteś, ponieważ mamy również czarne sztućce. Oraz oczywiście czarną zastawę stołową. W pewnym momencie, wiecie, to już zaczyna się robić tak, że wszyscy znajomi, rodzina, jak chcą nam dać prezent. Pokaż tą łapkę, co dostaliśmy ostatnio. To wszyscy przynoszą nam kolejne rzeczy do kuchni. Na przykład jakieś takie do sałatek. Chyba dostaliśmy do sałatek wcześniej, czy tutaj kupiliśmy te duże, też takie czarne. Przywozimy również nawet jakichś ludowych miejsc czarne rzeczy. Generalnie wszyscy nam prezentują kieliszki, czaszki, jakieś tego typu. Więc w pewnym momencie, wiecie, to już po prostu się robi taki. Wszyscy chcą nam dekorować mieszkanie. To jest stół, o którym nie będziemy rozmawiać, bo już dawno miał być inny, ale są za to bardzo ładne krzesła, może wiem akurat to. Krzesła zaprojektował i zrobił Amadeusz z moją drobną pomocą przy... Daj je tam, bo tu jest na czerwonej zasłonie. Przy drobnej pomocy mojej, przy obijaniu, generalnie robił je zupełnie od zera, od desek do kompletnego krzesła. Nie było się od drobnych problemów technicznych przy nich, ze względu na to, że no wiecie, nie mamy warsztatu za 200 tysięcy. A ja nie jestem zawodowym stolarzem i nie mam o tym dlatego pojęcia, więc uczyłem się pewnych rzeczy i do teraz muszę trochę poprawek jeszcze wprowadzić w tych konstrukcjach, ale... Wbrew wyglądowi są bardzo wygodne. Jedyny problem, jaki z nimi jest, to pewne nietrwałość konstrukcji, dlatego trzeba jeszcze trochę je wzmacniać. To też było plecione samodzielnie, tam mamy kolor. Drugiego na stole. Myślę, że z tego pomieszczenia chyba wszystko. Dokładniejszą historię. To było dużo śmiesznych historii, bo tutaj była ściana. Więcej powiemy wam w tym pogadance w filmach na The Gothic Family, które będziemy robić cykl za niedługo. Zapraszam dalej w takim razie. Teraz pokażemy wam bardzo małe pomieszczenie, więc Amadeusz będzie musiał z kamerą sam tam wejść, a ja będę mówić za fu. Ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby mieć mroczną toaletę. Znaczy pierwotnie w ogóle miała być steampunkowa, ale okazało się, że nie da się urządzić steampunkowej toalety w rozsądnych pieniądzach, więc jest, można powiedzieć, bartonowska. Pokaż koniecznie sufit. Uwielbiam patrzeć na nasz sufit. Toaleta jest najmniejszym pomieszczeniem w naszym mieszkaniu. Jak widać, jest bardzo mała. Jeszcze widzieliśmy z niej taką część z tyłu, gdzie mamy pralkę i jakieś tam techniczne rzeczy, które w każdym domu są potrzebne, to nie wiem, wiadra, miski. Ale udało się nam znaleźć czarną toaletę, czarną umywalkę i oczywiście jak w każdym gotyckim domu, w naszym domu również nie mogło zabraknąć czarnego lustra z Ikei. Więc to jest must have każdego gotyckiego mieszkania. I jestem mega zadowolona z tego, jak ta toaleta wygląda. Mimo, że jest maciucia, no niestety trochę psuje wygląd kuweta, ale jak się ma koty, to... Ale żeby było śmieszniej, to przy kotach również. Ponieważ koty mają kuwety w toalecie, to zrobiliśmy specjalnie na zamówienie dziurę. Może ja nawet kot przed nią wejdzie. No. Kot Mortimer jest stremowany, więc nie zademonstruje. Z drzwiami też była długa i zabawna historia. To jedna rzecz, na którą bardziej kleliśmy przy tym remoncie, ale jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Sumarycznie działają jakby. Działają i męczący był proces ich pozyskiwania, instalacji i wszystko związane w okolicach z tym tematem. Więc zapraszam teraz do kolejnego pomieszczenia. Ono nie jest aż tak mroczne, ale to jest pomieszczenie, z którego dla was leguję. I generalnie robiłam kiedyś film z mojej pracowni, to ona się trochę zmieniła i liczę na to, że niedługo znowu się trochę zmieni. Więc w tej chwili wygląda w ten sposób. Nie odstawiłam stołka oczywiście.
Chyba zmieniło się absolutnie wszystko od poprzedniego filmu, więc możemy zacząć od tej strony. Mam toaletkę, która nie jest najlepiej posprzątana we wszechświecie, ale jest. Amadeusz zrobił mi do niej światło, które jest super. Zawsze chciałam mieć taką mroczną toaletkę, więc w końcu mam. Ostatnio dorobiliśmy dodatkowe regały, więc generalnie mam cały zestaw regałów, na których mam rzeczy do szycia. No to jest moja pracownia, do malowania, do szycia, jakieś duperele. Mam to również wielki pudło z materiałami, w którym już się nie mieszczę. Tutaj wszystkie projekty bieżące, jakieś ciuchy do przeróbek wiszą. Tutaj są moje stacja, że tak powiem, sfera robocza, YouTube'owo-instagramowa. A tutaj jest szyciowa, no i wiążera. Jakby to jest pracownia, więc tutaj nie robiłam jakichś strasznie mrocznych rzeczy. Aczkolwiek, mamy nie pokażę. A z tej strony mamy trochę malowanych na jedwabiu z młodych historycznych obrazków. Jeszcze chcę trochę więcej tutaj udekorować, ale mówiłam, to jest proces. Więc myślę, że z mojej pracowni to chyba wszystko. Jest szansa, że niedługo będzie więcej sprzętu, ale kiedyś pochwalę. Także trzymajcie za mnie kciuki, ale ja nie powiem w czym, ale trzymajcie kciuki. Idziemy teraz dalej do naszej sypialni, do pracowni Amadeusza. Tutaj mamy pokój gościnny, którego nie urządzaliśmy. Zresztą tam po drodze mieliśmy jeszcze łazienkę, której jeszcze nie wyremontowaliśmy i trochę zbieramy na jej remont. Więc tutaj mamy pracownię Amadeusza. Można powiedzieć. Jest bardzo pracownia. Może ja przejmę stery i wyjaśnię. Na wprost jest centrum dowodzenia wszechświatem. Komputer, dwa monitory. Tu mam trochę regałów z różnymi rzeczami, głównie zaanektowanymi przez książki. Tam jest szafa, w której sobie leży hałda dysków twardych, ponieważ jako montażysta mam kilkadziesiąt terabajtów dysków, bo głupio mi stare projekty wyrzucać. Z tym czasem się przydają i czasem do nich wracam, na przykład jak prowadzę jakieś szkolenia z filmowania albo coś takiego, więc sobie jest archiwum. No a nad szafą jeszcze pawlacz z pudłami. Trochę różnych dziwnych rzeczy, na przykład nierozpakowana wystawa zdjęć. Tam jest kanapa dla klientów. Jeszcze nie docelowa, bo to jest ta część, której jeszcze nie dokończyliśmy. Jak widzicie, na przykład tutaj i tam na górze mamy mnóstwo jeszcze niepowieszonej sztuki, jakieś obrazy, portrety, zdjęcia, wszystko powinno być na ścianach, ale jeszcze nie jest. Ale za to mamy zasłony, słuchajcie, ze znalezieniem zasłon kopaliśmy się. Dobry rok! Przy remoncie zazwyczaj nie pomaga fakt, jeśli się ma dosyć ograniczony budżet, ale my nie lubimy wydawać za dużo. Nawet jakbyśmy mieli, to byśmy nie chcieli wydawać za dużo, więc był problem, żeby znaleźć coś, co jest ładne, gustowne i normalnej cenie. I wydaje mi się, że znaleźliśmy. Ja znalazłem. Amadeusz znalazł, tak. Ale ja to szukałam, żeby nie było. I no nie było łatwo znaleźć coś, co się da kupić też w takiej ilości. A ja stwierdziłam, że odmawiam szycia takiej ilości zasłon, ponieważ tu jest ile metrów? 12 sztuk jest. 11. 11 sztuk, a każda ma... 1,30 m. Czyli... Razem, no prawie 15. 15 metrów zasłon. No 14 z kawałkiem. I jeśli myślicie, że to jest koniec mieszkania, to się mylicie, ponieważ tutaj jest nasz, jak to ja mówię, mroczna krypta. Nasza sypialnia. Nasza sypialnia jest całkowicie czarna, ponieważ robiliśmy ją jako ostatnią, w związku z tym i dalej w mieszkaniu, jak zauważyliście, jest więcej czerni. Może ją doświetlę. Mamy księżyc. W naszej sypialni to już nie ma miejsca na wiele rzeczy, więc przede wszystkim chodziło o funkcjonalność, w związku z tym jest wielkie łóżko, wielka szafa i komódka. I to w zasadzie tyle. Tutaj udało nam się znowu skitrać kolejny kącik na rzeczy niezbyt wystawowe, typu kosz na brudy. Jeszcze brakuje nam również sztuki oświetlenia przy łóżku, ale lampki nocne, ładne i klimatyczne to jest rzecz, której szukamy już chyba ze 2 lata. A nie chcemy na nie wydać 5000 i sprowadzać ich ze Stanów, w związku z tym jest problem. Ale udało nam się kupić na przykład ładne szafeczki nocne. Łóżko też przerabialiśmy sami, oczywiście. Półki również robiliśmy sami. Więc generalnie kupa roboty. Z przewagą kup. Z
z przewagą kupy. Ale za to, jeśli widzieliście filmik, jak, a ty też na Gothic Family był chyba, z naszych zakupów tegorocznych, halloweenowych, to właśnie kupiliśmy kapę. Wcześniej kupiłam też dywan i ja to wszystko nazywam miękiszonem, ponieważ mam natręctwo i wszystko musi być milusie. W związku z tym mamy milusią kapę, milusi dywan i milusi kocyk na fotelu, którego nie widać, bo leżą na nim moje ciuchy. I milusie koty. I milusie koty. Będziemy wszystko omawiać dokładnie w filmach na kanale The Gothic Family. Postaram się, żebyśmy zaczęli ten cykl już szybko, bo strasznie się ten temat dłuży. Ale chciałam wam pokazać po prostu, jak mieszkamy. Wydaje mi się, że to może być dla was ciekawe. Ja jestem też bardzo dumna z tego, jak udało nam się urządzić mieszkanie i bardzo się cieszę, że dzięki temu, że mam takiego męża, nie innego, i że mamy mieszkanie swoje, mogliśmy je urządzić tak, jak chcieliśmy, bo zmarzyłam o takim mieszkaniu od dziecka. Także pojechaliśmy tak, jak chcieliśmy. Jeszcze mamy łazienkę do urządzenia i pokój gościnny. I do dowieszenia sztukę, więc jeszcze się będzie działo, pewnie jakiś update dam za jakiś czas. A teraz to chyba wszystko. Zostawcie mi w komentarzach, jak wy mieszkacie, a i czy wam się podoba moje mieszkanie. Zostawcie mi szpony w górę, subskrybujcie kanał i subskrybujcie drugi kanał. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Ewidentnie. Jakoś to brzmiało? Tak, to by było.